miejsce przygotowuję mąkę z przyprawami. Dokładnie wszystko mieszam i dolewam napoju roślinnego. Może to być też woda. Mieszam wszystko dokładnie. Przygotowuję panierkę z panko i przyprawy do kurczaka. Muczniaki moczę w cieście, a później panioruję w panko. Na patelni przypiekam 2 kromki chleba i smażę boczniaka. Musicie dodać trochę oleju. Chleb smaruję ulubionymi sosami. U mnie jedna strona majonezem wegańskim, druga ketchupem. Układam sałatę. Tutaj możecie dodać ulubione wasze warzywa. Kładę wielki kotlet z wielkiego boczniaka, ogórka, pomidora, zamykam kanapkę i kanapka do szkoły, pracy, na studia jest gotowa. Kotlety sojowe zalewam wrzątkiem, dodaję kostkę rosołową, panierka to rozdrobnione solone chipsy, ciasto to mąka, mleko sojowe i przyprawy. Kotlety sojowe kroję na pół, moczę w cieście i panieruję w chipsach. Możecie użyć jakiej panierki chcecie. Ja nie zachęcam was do codziennego jedzenia chipsów, ale raz na jakiś czas można. Tutaj przygotowuję fryty i surówkę. Fryty piekę w piekarniku, a na tarce ścieram marchewkę, kapustę czerwoną, dodaję sok z cytryny. Wszystko dokładnie mieszam, dodaję sól i pieprz. Przypraszam ziarna słonecznika na patelni i dodaję do surówki. Wszystko dokładnie mieszam. Nuggetsy smażę na oleju, możecie je zrobić również w piekarniku. Wszystko podaję z odrobiną sosu. W misce znowu przygotowuję ciasto do panierowania, mąka, napój roślinny i mnóstwo przypraw. Wrzucam tam tofu, ziemniaki gotuję, pieczarki kroję w bardzo drobną kostkę. Staram się przynajmniej. Podsmażam je na patelni z odrobiną oleju i dorzucam posiekaną kapustę kiszoną. Tutaj tofu, które leżało mi chwilę w cieście, panieruję w pokruszone płatki kukurydziane z odrobiną papryki wędzonej. Na blaszce z papierem do pieczenia układam ziemniaki. Rozgniatam je dowolnym narzędziem, jakie się do tego nadaje i macie pod ręką. Układam na górze odrobinę masła wegańskiego. Przygotowuję również obok nuggetsy z tofu. Piekę wszystko i podaję z kapustą kiszoną z pieczarkami. Przepycha nawet na zimno. Biorę sobie pół tofu i kroję w mniejsze kawałki. Wrzucam do blendera, dodaję ząbek czosnku, przyprawy, odrobinę soku z cytryny i trochę napoju roślinnego. Pamiętajcie, aby nie był to słodzony napój, bo wyjdzie wszystko za słodkie. Wszystko blenduję, dolewam odrobinę jeszcze mleka roślinnego, bo wyszło mi za gęste. Ciecierzycę podsmażam na patelni z odrobiną soli, kroję ogórka, wrapa smaruję przygotowanym twarożkiem z tofu. Możecie to zawinąć dowolnie. Ja wybrałam ten hitowy sposób zawijania z TikToka. Układam szpinak lub jakąś inną sałatę, jaką tam macie. Ważne, żeby było trochę zieleniny. Do tego plasterki ogórka, odrobina pomidora, bo akurat leżał mi w lodówce, ciecierzyca z patelni i wszystko zawijam. To zawijanie trochę mi nie wyszło, zawinęłabym to teraz zupełnie inaczej i podsmażcie koniecznie przed zabraniem na patelni. Bataty obieram i kroję w kosteczkę. Do batatów dolewam oleju, dodaję przyprawy i biały sezam. Do blendera wrzucam nieugotowaną, moczoną przez całą noc ciecierzycę, ząbek czosnku i cebulę. Dodaję mnóstwo przypraw, trochę oleju i wszystko blenduję. Masa wygląda tak. Formuję z niej kulki, placki i układam na blaszce do pieczenia obok batatów. One się mogą rozwalać, ale gwarantuję wam, że będą pyszne. I tak wygląda przygotowane danie z dodatkiem pomidora, bo tyle miałam warzyw w lodówce, ale wy możecie skomponować jakąkolwiek sałatkę chcecie, dać jakie warzywa chcecie. Te falafelki są bardzo fajne. Pamiętajcie o tym, żeby w połowie czasu je obrócić i smacznego!